Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed Wami 49. odcinek z serii Euro Truck Simulator 2. Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko dzieje się na Waszych oczach. Ruszamy, moi drodzy, dzisiaj w kolejną trasę. Kolejne czyny musimy podjąć, aby troszkę levelować, chociaż dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to levelowanie, jeśli chodzi o rozwój z kasą, nam dość mocno przystopowało. Dlaczego? Dlatego, że o połowę sobie zmniejszyłem ceny zleceń. Wygląda to fajnie. Dziś nie robimy żadnych technicznych rzeczy. Kasy jest na tyle, myślę, że mało, a garaże mamy pełne, więc uzbieramy więcej. Kupimy garaż, jakieś dwie ciężarówki, chociaż się do tego garażu stawi, bo póki co wszystkie mamy na fulla. Ja już dzisiaj zlecenie mam wybrane i tak będziemy też w odcinkach, moi drodzy, robić, aby po prostu było szybciej. Zlecenie myślę, że Wam się spodoba. Jesteśmy w Czechach i tutaj, moi drodzy, a nie, to musimy sobie Czechy zaznaczyć, bodajże z Pragi, ja tam oczywiście dojadę. Mamy takie oto zlecenie, które znowuż jest pilnym zleceniem. Kwota, no powiedzmy, że jest ok, tak? Kwota jest ok. No tak pewnie byśmy mieli około 300 tysięcy za to zlecenie i super, będziemy wieźli meble chyba pierwszy raz w historii. I co najciekawsze, moi drodzy, no to dystans jest ok. Co najciekawsze, zobaczcie, pojedziemy aż do Grecji. Także zobaczymy, czy nam się nie wysypie dzisiaj Euro Truck ze względu na promoca. Ja wczoraj sprawdzałem, żadne nowe update'y, niczego nie weszły, także wszystko mam aktualne. Nie wiem tylko, czy nie muszę się przespać, ale wiecie co? To niech już będzie, to już niech będzie spontan, najwyżej się po prostu prześpię, zaczynając zlecenie. Tym bardziej, że i tak nocka nam się, moi drodzy, zaczyna, także zobaczymy. No, spać na razie nie muszę, bo spałem. O, 56 km. Dobra, widzowie, to ja tam podjeżdżam, moi drodzy, i widzimy się za chwilkę. Będziemy wieźli właśnie meble. No nic, zaczniemy. Zaczniemy od, słuchajcie, aj, przejadę. Od jazdy w nocy. No, czasem też tak trzeba. Słuchajcie, także czasem mi trzeba w nocy jechać. Nie wiem tylko, czy mam oczywiście, znaczy wiem, że mam. To jest, o, już bym miał mandat. Nie wiem, widzowie, czy nie zdjąć tej blokady, bo mam cały czas tą blokadę na 90 km, bo ostatni odcinek był takim, no, bardziej realistycznym i się muszę zastanowić. Dobra, jadę po ten towar i się za chwilkę widzimy. Dobra, moi drodzy, lecimy. Lecimy. Będzie to pilne zlecenie, fajna sprawa, podwójnie płatne. Meble to tam akurat może nie jest jakimś tematem. Jeźdź bezpiecznie. Powiedzmy, no, jakimś tam mega kręcącym, tak? Bo zwykła naczepa, ale chodzi też o krajobrazy, które myślę poodkrywamy. To już akurat jak dojedziemy w stronę West Balkans, to już nam się zrobi jasno. Spać, słuchajcie, nie będę, dlatego że byłoby to bez sensu, moi drodzy, jeśli byśmy spali w momencie, kiedy mamy pilną dostawę. Mamy tutaj, widzicie, wtorek na 20, a my do środy mamy to dostarczyć, czyli zakładamy, że no jedno spanie i tak będzie musiało być. O, jak ładnie mnie puszczają, widzicie. Ma się swoje sposoby, żeby się do ruchu włączyć bez czekania, nie wiadomo jak długo. Także wyruszamy z Pragi. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wyruszamy z Pragi w Czechach. Może się uda dzisiaj bez mandatu. Ostatnio jakoś ciężarówki, widzieliście, nie uszkodziłem, więc ten bloker na coś tam się zdał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym jeździł na tym blokerze, czy tak Wam się bardziej podoba, czy wolicie, jak czasem coś odwalam, ale to nie zmienia faktu, że zawsze z czasem mogę coś odwalić. Raz na jakiś odcinek możemy coś poodwalać. Tutaj to jedno nie wyklucza drugiego, moim zdaniem. Tylko podstawowa rzecz, czy ten odcinek w ogóle dojdzie do skutku. Z góry zakładam, że może to się nie udać. Jeśli by nas miało znowu wysypać, jak jedziemy do West Balkans. W sumie mówiłem o tym, że
mogę zrobić tak, że po prostu się teleportować przez szybką podróż i później już jeździć po West Balkans. Zobaczymy. Trzymaj się prawej strony. Także pierwszy raz, moi drodzy, lecimy do Grecji. Niesamowicie mnie to... Iwona, co ty mi prawej się każesz trzymać? Chora jesteś chyba, w głowę się uderzyłaś, kobitko. Pierwszy raz w historii lecimy do Grecji, zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. W sumie mamy po północy, a gdzieś przed czwartą już się zaczyna robić jasno, także tylko mamy 3 godziny jazdy nocnej to... Ale też tak jak pisaliście w sumie w komentarzach, też ma to swoje uroki. No i już widzę, że trasę odkrywamy. Tą trasą w ogóle nie jechaliśmy z Czech. Także przypuszczam, że dzisiaj całą trasę będziemy odkrywali. Tankować jeszcze nie chcę. Zobaczymy, jak to się ze zmęczeniem przełoży. Szkoda, że tu jest to nieczytelne w tym Volvo. To jest, moi drodzy, minus tego Volvo. Bo jak miałem to stare Volvo, które no było brzydsze, no nie oszukujmy się, to na liczniku mnie, ja bardzo lubię, jak na przykład jest napisane, ile na baku paliwa mam zasięgu. No tu mogę się domyślać, że to jest 1500, ale to jest tak nieczytelne, że trzeba mocno wpatrywać. 1519, tak przynajmniej się, 18, 17, no to jest chyba to, ale to jest tak, to by powinno być trochę większe. Szkoda, że się nie da tego powiększyć. A propos tego moda, bo cały czas pytacie odnośnie tę moją nawigację, to jest to mod Yara. Tak się nazywa, przez Y pisane. Jest do pobrania na Steamie. Yara mod chyba tak się nazywa. Dla mnie jest on kapitalny. Wiadomo, że tutaj, moi drodzy, mógłbym sobie zrobić... Patrzcie, mamy tak, to lusterko no nie używam, no bo mam lewe, tak? Mógłbym sobie tutaj... przykładowo wyłączyć też to, byście mieli pełną szoferkę, ale dla mnie ten GPS, który jest tam na tym monitorku w tym Volvo, jest nieczytelny, nie? Także ja lubię tak jeździć. O, lubię tak jeździć, a już się tak, słuchajcie, nauczyłem, że wszystkie informacje mam do góry, że już nie umiałbym inaczej jeździć. Jakbym miał jechać na fabrycznym, słuchajcie, modzie, znaczy na fabrycznych ustawieniach z tym GPS-em, to nie wiem, nie wiem, to bym się chyba nie odnalazł. Już tak się nauczyłem, słuchajcie, że te wszystkie informacje potrzebne są na górze. No na początku może mi trochę przeszkadzało to, ta symulacja zmęczenia, że jest inna forma animacji, ale jak już się nauczyłem, ogarnąłem, jak to oko mniej więcej się zapełnia, tym bardziej, że jak jesteśmy zmęczeni, to on nam zaczyna ziewać 2 godziny wcześniej, to... 15 tysięcy. Mam nadzieję, że Helga się dzisiaj odbije, odkuje, bo ostatnio to mnie zdrażniła tym minusem. Ciekawe, czy do miliona dobijemy. Także jak widzicie, no tutaj troszkę ten rozwój idzie wolniej. Ale też o to mi chodziło, żeby było trochę więcej takiego... Zobaczcie, jak zarabiam mniej na tych zleceniach, to nagle mam motywację. Oj, ten mi na bank wyjedzie. Nagle mam motywację, żeby się nie naprawiać ciężarówki, nie? No dalej, chłopie, bo jedziesz prawym, przyspieszasz, a ja chcę na prawy zjechać. Dalej, rura. No, pięknie. Chociaż tu widzę, też jest ładnie to zrobione. Tu też musieli to przerobić, bo przecież na Bałkany jeździłem często i tak ładnie w Czechach nie było porobione. Chociaż za dużo nie widać, widzowie, bo jest noc, no co tu dużo mówić. No. Jedziemy w nocy, ale spokojnie, 2 godziny czasu gry, już będzie jasno. O, tu ładne zamówienie. 36 tysięcy, przy czym pamiętajcie, że no wtedy on by nam zarobił pewnie z 72, nie? Bo ten mod, znaczy mod, to nie jest mod, no to ja po prostu wpisałem w konsoli komendę. O połowę obciął wszystkie zlecenia, więc naszym kierowcom również. Dziwnie się tak jedzie, słuchajcie, powiem wam szczerze.
Ja mam cały czas wrażenie, jakby ta ciężarówka była popsuta, by jak, tak jakby nie chciała, nie mogła. Tutaj jest ogranicznik, nie? Na 90. I tak jak w nocy jest pusta droga i nagle wszyscy mnie wyprzedzają, bardzo dziwnie się jedzie. O, Brno odkryliśmy, patrzcie. A my dzisiaj chyba z 3 kraje, widzowie, odkryjemy. Jeśli nie, 4 kraje chyba. Zobaczymy. Będziemy przez tą fajną granicę przejeżdżali na West Balkans, o ile w ogóle nas nie wywali, niestety. Oby nie. Trzymaj się lewej strony. Oby nie. Nie chciałbym, wiecie, z powodów technicznych być w plecy kasę za zlecenie i płacić karę. Zobaczcie, nawet autobus mnie tu wyprzedza. Jest nie fair. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Że autobus grzeje ostro, a ja tam... Skręć w prawo. Się wlekę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Cicho tam. Autostrada. O, dogoniliśmy autobusiarza. Ale faktycznie dziwnie te samochody się zachowują. Tak bym powiedział, że jeżdżą trochę kwadratowo. Takie ruchy mają bardzo takie ostre. Nie umiem tego słowami opisać. Nie wiem, co rozumieć, słuchajcie, pod słowem kwadratowa jazda, no ale... No może rozumiecie, że o co mi chodzi, że zupełnie inaczej, tak zachowują się jak typowe NPC-ty, nie? Wcześniej jeszcze jechały w miarę okej. A teraz to jeżdżą tak bardzo kwadratowo. Taka fajna trasa, nie za długa, nie za krótka. Więc myślę, że akurat na jazdę z ogranicznikiem jest spoko, no... Gorzej, jeżeli miałbym robić długą trasę, a tak będzie w najbliższym czasie ten odcinek obiecywany, którym już wybiorę najdłuższą trasę powyżej 5000 km, żeby taki rekord pobić. Jak się nawet by trafiła trasa 5500, biorę. Biorę najdłuższą, jaka tylko jest możliwa. Wjechaliśmy do Słowacji, czyli... Nie no, w Słowacji byliśmy, bo przecież przejeżdżaliśmy na Węgry do Słowacji, więc... Więc jakby tutaj... Słowacja nie jest nowym krajem, tyle że odkrywamy drogę nową. Patrzcie, dziwne uczucie, nie? Jak tak wszyscy mnie wyprzedzają, kurde. O Jezusie. No i przydzwonił, nie? Takie mylące bywa, słuchajcie. Takie mylące bywa, widzowie, jeżdżenie właśnie na ograniczniku. O ja. No ciemno było, no, widzowie, ciemno. Co ja poradzę? Że ciemno. Słabo widać po ciemku, widzowie. Udało się bez mandatu. Nie chciało mi się zwalniać. Jak mam ogranicznik, to z natury się wlokę, a ja muszę dojechać. Pamiętajcie, że pilną dostawę wiozę. Jeszcze jeden sen mnie będzie czekał. Bo tak akurat ten sen, nie no, na razie z tym snem to nie musimy o tym myśleć. Myślę, że do 15 powinniśmy dać radę bez snu. Zaraz się zacznie robić jasno. Widziałem ten fotoradar, ale nie chciało mi się zwalniać.
Oczywiście to pikanie można sobie wyłączyć. No mam je włączone, w sumie nie wiem po co. Ale mam. Tak czasem informacyjnie, jakbym się zgapił i nie widział. Chociaż ciężko jest tutaj nie widzieć, że się prędkość przekracza. Dobra, widzowie, za chwilę będziemy wiedzieli, czy będzie wszystko dobrze. Bo jak już wjedziemy do tego West Balkans, to nie powinno być problemów. Bratislava. Trzymaj się prawej strony. Iwona! Znowu żeś mnie w jajo zrobiła, kobito. Chyba lewej strony się trzymaj, a nie prawej. Co ty gadasz, kobito, za głupoty? Oś ta Iwona mi tutaj... A, gościu przyspieszać zaczął. Jeśli chodzi o jazdę w nocy, gdzie ten ruch uliczny jest mały, to ta 90 mnie całkowicie nie satysfakcjonuje, widzowie. Kompletnie nie satysfakcjonuje. Minus 20 tysięcy, no i widzicie, ja nie wiem, jak ci kierowcy to robią, że jestem na minusie, ja to muszę jeszcze zerknąć do ich zleceń, chociaż tam nic więcej nie zobaczę, nie? Szkoda, że w tym całym logu nie da się zobaczyć jakichś konkretnych informacji. Bo ja bym na przykład chciał wiedzieć, za ile było to zlecenie i co ten kierowca zrobił, że jest minus 20 koła. Nie wiem, rozwalił ciężarówkę czy co. A ten co robi tym, kurde, laweciarz jeden? Zjeżdżał po to, żeby wyjechać z powrotem? No jedź tym lawetom. Mi tu. Ty, laweciarzu. Dobra, będziemy zaraz wjeżdżali teraz. Ale do Węgier już wjeżdżaliśmy, więc to nie jest w sumie nic nowego. Bo w Węgrzech już byliśmy, to tam dalej był problem. Ale myślę, że jak już tyle przejechaliśmy, to już będzie dobrze. Oj, policjanty węgierskie albo słowackie, diabli wiedzą. Tu następne. Nie, ci są węgierscy chyba. No to powiem wam, że ci węgierscy mają ładniejsze samochody niż słowaccy. No i do Węgier wjechali i od razu koniec autostrady. Ale spoko, ja lubię taką krajówką też sobie pojeździć czasem. No ty, laweciarz, jest 110. Ograniczenie. No dziwnie się te samochody zachowują, w sensie te boty. Ten co robi? Co oni tak dziwnie jeżdżą? I tak wiem, pokonywanie takich zakrętów bez kierownicy bywa męczące, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeszcze na kierownicę przyjdzie czas. A tym bardziej, drogi widzu, jeżeli oglądasz, zostaw proszę cię łapkę w górę, komentarz pod filmem. Możesz udostępnić również całą playlistę gdzieś. Im więcej osób ogląda, tym większa szansa, że się w końcu na tyle to rozwinie, że będzie można kupić tą kierownicę. A dla ciebie to tylko chwila, moment, aby udostępnić. Mi to bardzo pomoże. Kłaniam się niziutko. Będzie mi bardzo miło. Na pewno się dowiecie wtedy o tym, że kierownica będzie. O, zaczyna się pięknie rozjaśniać. Jak zwykle klimatycznie. Także dzisiaj, no jestem ciekaw, ile ta trasa da nam odkrytej mapy, czy tam już się pojawi te 15% odkrytej całej mapy. Wiadomo, no to jest pikuś, to jest nic, tak? To też pokazuje, jak dużo jeszcze mamy do odkrycia. Jak wiele przed nami. Ale na przykład zobaczcie, bardzo to motywuje co chwilę, mimo że minuty nawet robią kierowcy, to
żeby o nich nie mówić, to faktycznie, słuchajcie, poziomy zdobywają. A jak no już myślę, że wbiją te levele, no to... bo też nie będą takich strat generowali. Przy czym powiem wam szczerze, mimo tego, że oczywiście obniżenie tych cen zleceń ma takie konsekwencje, że pracownicy są na minusie, to ja mimo wszystko nie chciałbym podnosić. Nie chciałbym, słuchajcie, podnosić, bo... no szkoda, że nie da się oczywiście tego jakoś rozgraniczyć. No to jakby w całym Eurotracku ta ekonomia się po prostu tutaj obniżyła. No nie chciałbym podnosić, bo mi to sprawia radość tak jak teraz. No mamy te 1500 km, tak, do zrobienia. Zlecenie jest tak optymalne cenowo. No to wychodzi na to, widzowie, że ja muszę więcej zleceń robić i trochę będę nadrabiał straty za kierowców, no. Bo na modzie Real Economy to na 100% nie dałoby się prowadzić firmy z pracownikami takimi, nie? No to oni by tam takie straty generowali, że ja pierdzielę. To jak już tutaj widzicie, co się dzieje, a tylko o połowę zlecenie zeszło. Czekajcie, spać jeszcze nie musimy, paliwko jeszcze jest. Czy zatankować bym się na bezpieczeństwo mógł? A ile tam to mi pokazuje? 1200 chyba zasięg jest. 1206 albo 96. No ja nie widzę, bo to są takie małe te literki, słuchajcie. Że po prostu nie widzę. Cóż to się dzieje, że tu ograniczenie jest prędkościowe? No, widzicie, piąta już ładnie, jasno, słońce już świeci. To oczywiście nam tak szybko, słuchajcie, nie przeleci ta trasa, bo będziemy mieli parę granic po drodze, więc to też tak, widzowie, nie będzie hop-siup. Ale myślę, że w tych granicach też jest urok klimatów. Wtorek o 19, czyli wychodzi na to, że tego dnia dojedziemy. No przy czym raczej to spanie nam wypadnie, więc tak to kolorowo, widzowie, nie będzie. Postaram się jechać na maksa, ile się da, bez spania, ale wiecie, że no tego nie... no tego się nie da oszukać. Znaczy dałoby się, jeśli bym czujnik spania wyłączył, natomiast... czy symulację zmęczenia, no zwał jak zwał, niech będzie czujnik. Natomiast wiecie, że ja nie chcę, nie? Wiecie dobrze, że ja nie chcę, tak. Jedź, chłopino, jedna. Jedź prosto. A tutaj coś już mam odkryte? To już jechałem, widzę. Grzej, chłopie, grzej. Rura. Nawet, słuchajcie, nie zauważyłem, w którym miejscu już tu jechałem. Tak się nie patrzyłem na tego GPS-a i... patrzcie, ten jak grzeje. To mandat. Będzie miał mandat jak nic. Dobra, ściągać mi tą 70. To nie Litwa, widzowie, to Węgry. To nie Litwa, ściągać mi tą 70. Już, raz, raz. Ale ładnie tu. Zaraz ładnie będzie, jak coś przydzwonię, nie? To już... ale zobaczcie, coś nie, coś mi lepiej idzie już.
zmiana kamery. Ta pierwsza zmiana, która nie skończyła się jakąś porażką. No może dlatego, słuchajcie, że mam ogranicznik prędkości, nie? Tutaj trzeba, wiadomo, że... Z prawej strony. I jakbym robił zmiany kamer przy... przy dużej prędkości, no to by się to źle skończyło. Ale zobaczcie, jakie fajne miniatury wtedy macie. Zjedź w prawo. Bo też nie oszukujmy się, od miniatury bardzo dużo zależy, ilu z was obejrzy ten filmik. Ja zawsze staram się, żeby miniatura pokazywała tak najlepiej to, co będzie w odcinku, żeby była jak najbardziej uczciwa. Jaki tu jest ruch, widzowie? I co my tu teraz zrobimy? Będziemy tak stali jak takie cieloki, co? Czy z lewego polecimy, znaczy z prawego polecimy w lewo, co myślicie? No, a zanim odpiszecie, to już i tak dojadę do końca, bo to nie jest live, widzowie. Dobra, na początek sprawdźmy, czy trąbienie działa. Dupa, trąbienie nie działa. Ten jak mi tu blisko podjechał. Ale zobaczcie, te moje Volvo, jakie ma fajne koła. A potem bierzesz taką, kurde, naczepę i... Nic z tego nie będzie, widzę. A po co ja podjechałem tak blisko? Czekajcie, muszę cofnąć teraz trochę. Dobra, widzowie, nie mam wyjścia. Muszę ociupinkę muszę cofnąć. No jednak się nie udało. Ale obeszło się... A nie, co ja robię? Tu gościu przecież stoi, to ja i tak nie pojadę w lewo. Czekajcie, czekajcie. Uda mi się tu przecisnąć? Nie uda mi się w życiu. Dupa Jasia, trochę by musieli odjechać, nie da rady. Kawałek za daleko stoi, bo bym tu pojechał na prawy i... Nie no, widzowie, słuchajcie, z takiego powodu, gdzie to nie jest zbagowane, tylko po prostu, nie wiem, ktoś nie wyjeżdża, no to nie chciałbym wpisywać komendy na usunięcie ruchu ulicznego, bo to uważam, że byłoby nieuczciwe. Ale z drugiej strony też nie będziemy 10 minut w odcinku stali, słuchajcie, i stali i czekali, jak oni się łaskawie tu... W życiu nie pojedziemy w żadną stronę. No i ten mi tu jeszcze cofa, mi ciężarówkę zaraz zniszczy. No gdzie mnie cofasz, ty kretynie jeden, ty? Czy wy go widzicie, gnoja jednego? Nie no. Zaraz gościa staranuje, nie? Przynajmniej będzie jakaś przygoda. Ale nie da rady, to... O, tamten cofnął, czekajcie, mogę cofnąć, mogę cofnąć, mogę cofnąć, mogę cofnąć, bo tam. O Jezu! Co tu się stanęło, widzowie? Oszustwo to jest, no... No to jak moi pracownicy tak samo jeżdżą jak te NPC-ty, to ja już wszystko rozumiem, nie? Widzowie, jak już moi pracownicy tak samo jeżdżą jak NPC-ty, to ja już wszystko rozumiem. Czemu są to... Ale kurde, 8% uszkodzeń z takiego powodu. Mógł chłop do lewej bardziej podjechać. Dobra, kasujemy ten ruch uliczny, bo przecież... Widzicie, nic z tego nie będzie, widzowie. Idziemy tak do usranej śmierci stali. Ja tu w życiu nie przejadę, nie ma opcji. Ten mi się nie sunie, ani... Dobra.
Tylko od razu chcę to naprawić, słuchajcie. Dobra. Jedziemy przynajmniej kulturalnie. Zanim się ruch odświeży, zdążę wylecieć. Bez stania na stopie. Dosyć się nastałem. Aha. Trudno. Życie. Ja dosyć się nastałem, słuchajcie, na tym skrzyżowaniu. Teraz to mnie mają puszczać, a nie ja ich. Dobra, tam olać tam jedną stuczkę tam. Tylko szkoda tych uszkodzeń, nie? Jedynie. No ale tak jak sobie naważyłem mleka, tak będę musiał tą ciężarówką jeszcze przecież przynajmniej z jedną trasę zrobić, widzowie. No nie ma wyjścia. Zrobiłem ruch uliczny na trójkę. Może ta czwórka to było za dużo. Jedź prosto. Też my musimy z towarem w miarę sprawnie dojechać, a nie będziemy stać, kurde, nie wiadomo ile. Przypuszczam, że jakbym nie wpisał tej komendy, to byśmy tak stali i nic by z tego nie było. Tam jednak poszedł bug jakiś gruby. Jakiś gruby bug tam musiał być. Ten gościu się na stopie zawiesił, nie umiał wyjechać. Chociaż tak szczerze, z punktu też... powiedzmy, nazwijmy to praktycznego, według mnie takie drogi, a na pewno takie istnieją, gdzie masz takie stopy przy zjeździe z autostrady czy coś, no w wielu przypadkach są bez sensu, bo faktycznie nie masz jak wyjechać. Ja to tutaj akurat w Eurotracku mam swoją metodę, że się wysuwam i mnie puszczają. Dobra, stacja na razie tam jeszcze, żeby potem się nie okazało, że... Kurde, żeby się później nie okazało, że mi faktycznie paliwa zabraknie, no ale tu niby pokazuje mi 1177 zasięgu, no bo teoretycznie na tym baku powinniśmy dojechać i nawet do tej Grecji. Ja chcę poczekać, słuchajcie, z tankowaniem na spanie. A spanie za 8 godzin. Czyli gdzieś tak 15-16 bym musiał się do spania położyć i nic z tym nie... I tego nie obejdziemy i potem znowu pojedziemy kawałek wieczorem. Bo nie jestem w stanie tak, no chyba żebym, nie wiem, depnął, no to jest szansa, że faktycznie dojedziemy, ale to też jest... marna szansa, powiem szczerze. Już lepiej nie deptać, słuchajcie, jak auto trochę uszkodziłem. Ale jednym takim, kurczę, tym, że gościu mi cofnął, już mam 14% uszkodzeń, ja pierdziele. Gdybym to jeszcze ja w coś naprawdę przydzwonił, nie? A to gościu mi cofnął. Bo to, że wjechałem w tą osobówkę, no to jest inna sprawa. Lecimy, widzowie, prosto przed siebie, do Grecji. Pozwiedzamy. Na razie nie zanosi się, żeby coś miało być nie tak. I to nie mówię o sobie, tylko o mapie na promocję. Jakoś tak powiem wam szczerze, pewnie nie spodziewalibyście się, że to powiem. Ale tak faktycznie przy tym blokerze, mimo że ja już też widzę po liczniku, że to będzie znowu czasowo, ale więcej, ale jakoś tak naprawdę zacząłem się w ten realizm wczuwać i fajnie mi się nawet tą 90-ką jedzie. Tak jak w nocy mi przymulało, tak powiem wam szczerze, jest tak... No fajnie, chociaż tu jak widać też się niektórzy wloką. Co to ma być, gościu, co ty? No i widzicie, te boty jakoś dziwnie jeżdżą. Jedzie, nie wiem, 50 na godzinę lewym pasem. Chłop. Albo baba.
Nie wiemy, kto to. Facetka może to była jakaś. Facetka. Jak do szkoły chodziłem, to tak się na nauczycielkę mówiło. Facetka. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O, granica, widzowie. Dojechaliśmy do... Dojechaliśmy do granicy. Trzymaj się lewej strony. Także pierwsza granica, widzowie, przed nami. Iwona mówiła lewej, a prawa co mi da? No prawa przez parking musiałbym przejechać. A dobra, jedziemy za gościem. Tak, w poprzedniej serii robiłem ten eksperyment, czy da się nielegalnie przekroczyć granicę. Udało mi się. Ale pamiętajcie na przyszłość też, moi drodzy, że też labany są toporne i tutaj... Zresztą wiecie, jak jest na autostradach, także... Słuchajcie, teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy to jest Macedonia przypadkiem pierwsza była? Mieliśmy ileś krajów, no Węgry to jakby już były, no bo w Węgrzech byliśmy, jak mówię, jako kraj. W Węgrzech byliśmy, w Słowacji, w Czechach byliśmy. Więc teraz jest pierwszy kraj, który odkrywamy i jest to chyba Macedonia. Tam też przez Bośnię pojedziemy, no ja właśnie do końca nie wiem. Musimy zobaczyć. A, Serbia, dobra, Serbia. Okej. Okay. Ale przez Macedonię chyba też pojedziemy. Macedonia jest... A, bo Macedonia jest tam na dole, prawie nad Grecją, okej. Okay. No, dużo jest tych krajów, to wiecie. Tam flagi to mi kompletnie nic nie mówią, bo... Akurat jeśli chodzi o te kraje... No, Węgry, no to wiadomo, się kojarzy flagę Węgier, ale... Innych flag już tam specjalnie nie kojarzę. O, belesiana poowijane. No, też będę w farmingu dzisiaj owijał belesiana. No właśnie, dawno odcinka z farminga nie było. Wiem, jeżeli ktoś z was czeka, no to będzie, będzie spokojnie. Słuchajcie, gdzie tu jechać, żeby była bramka otwarta teraz? Nie wygląda, żeby jakaś nie była otwarta. Dobra, tu jest X. A to są wszystkie te zatrzymywane bramki. Nie ma takich automatycznych. Dobra, bo szukałem... Już się wam tłumaczę. Szukałem takiej bez zatrzymywania się, ale nie ma, nie ma. Tak samo Kijowa jak w Polsce. Chłopie, gdzie mnie tu zajeżdżasz drogę? No ty... Ty kretyniarzu jeden, ty Betsie, ty. Żółty, kurde, kretyniarz. I bym przydzwonił w gnoja, jakbym nie wyhamował. Ja tu mam wszystkich, zobaczcie, w tym Eurotraku puszczać. Bo ja, jak ja kogoś nie puszczę, to zaraz mam mandat. Przydzwonik we mnie, kretyn. Aż mam ochotę mu teraz też drogę zajechać. Schamujemy gnoja zaraz. Dobra, bo ci tu i tak się hamują, to... Co to w ogóle, korek jakiś? Oj, widzowie. By się zaraz nie okazało, że... Dobra, zrobimy sobie zdjęcie przy strażach pożarnych na miniaturkę, widzowie. No jedź ty, kempingiarzu, ty. A ciebie już nie puszczam. O, z tym dymem będzie fajna miniatura, widzowie. Fajna miniatura. Się dymi. O, samolot, to dobre będzie, widzowie. Czekajcie, przyhamujmy. Kawałek jeszcze do przodu, żeby się karetka załapała. Będzie miniatura, widzowie. Z której to strony można zrobić? O, może tak? Tak nie da rady. Nie ma jak za bardzo, kurde. O, teraz może będzie lepiej.
A tam wszyscy się już bulwersują, że Juken, kurde, za miniaturę robi. No sorry, chłopy, sorry, no. Ja tu tylko dla widza. Dla wspaniałego, cudownego widza, żeby mój odcinek obejrzał. Musi być miniatura z samolotem. NPC-ty mogą poczekać, słuchajcie. Nic im się nie stanie, jak poczekają. Dobra, 700 km przed nami. 6 godzin przypuszczam maksymalnie jazdy, którą mogę... No, widzicie, jakie ja mam... Jakie mam intuicje. Mam nadzieję, że mi tutaj ta cała nasza Helga nieszczęsna jedzie teraz w fajnej trasie i zaraz mi wyskoczy jakieś fajne... Typu... Helga zarobiła, nie wiem, 50 tysięcy. O, to będę szczęśliwy. Ale jak mi znowu zrobi minus, to nie wiem. Może jej nie zwolnię, bo już jest popularna w naszych odcinkach, widzowie, więc może jej nie będę zwalniał, natomiast no nie wiem, za karę jej ciężarówkę odbiorę, dam komuś innemu. O, wiem, widzowie, tak, jak Helga mi zrobi minus, to ja jej dam jakiegoś takiego starego, ledwo jeżdżącego grata. Za karę po prostu. Podmienimy jej ciężarówkę z tej nówki, którą dostała, na jakiegoś starego grata. Przecież wtedy zrobiła fajną kasę i dostała w nagrodę ciężarówkę i masz. Następne zlecenie to było minus. Grzejemy, trzeba nadrobić. Dziwna autostrada podwójna. Pierwszy raz coś takiego widzę. Patrzcie to, z jednej i z drugiej strony. Ja pierdzielę, tak jakiś taki osaczony się czuję, tyle pasów z każdej strony. A to się chyba jakoś połączy, nie? Jak to jest? A jak ja bym chciał na zjazd zjechać, to zobaczcie, nie ma możliwości. Oni mają, a ja nie. Oj. Dobra, bo się gapię tutaj na pasy. Zaraz bym prawie w gościa przydzwonił na lewym. Odkrywamy, słuchajcie, cały czas nową trasę odkrywamy. Nie ma co się tu szczypać. Znowu mam się na bramkach zatrzymywać, serio? Nie, to oni mają bramki, czy my mamy? Ktoś ma, ale nie wiem kto. Obstawiam, że oni. A widzicie, mają oni bramki. A, i oni teraz do nas wyjeżdżają, czaja. I co ja mam teraz robić? Z lewej mam auto, ten mi na bank wyjedzie. No nie wyjechał, jakimś dziwnym trafem. No to naprawdę wychodzi, widzowie, na to, że ja wszystkich muszę puszczać, bo jak nie puszczę, to potem... Ja pierdzielę. Połowa trasy, widzowie, za nami, także już teraz myślę, że... Szybko to poleci. No, teraz bramki u nas. Jadę za tym tirolotem. Ale to będą raczej zatrzymywane te. Co jest? A skąd ten gościu mi się tu wziął? Skąd ten chłop mi się tu wziął? Pierdzielił mi się przed maskę, nie? No i 15% uszkodzeń. Jakieś ruskie, kurde. Hieroglify. Cyrylickie. Szczerze wkurza mnie to.
Tam się coś jara, jakaś chata. Patrzcie, jaki dym leci. Ole, dymuwa. Dobra, my tu na drogę musimy patrzeć, a nie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, Iwono, dobra, no już skręcę. No co ja mam z tobą zrobić? Skręć w prawo. Jak mi się pomyliłaś, to cię uduszę. Wyrzucę przez okno ten GPS. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwono. Cicho, tam 60 jadę tylko. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Uj! No zajebiście. Zagapiłem się, nie? Zagapiłem się, widzowie. Swoją drogą możemy się śmiać, ale w świecie realnym takie sytuacje też często mają miejsca, że ktoś się zagapi. Ja widziałem te nagrania czasem z kamer na autostradach, nie? Jak na przykład niektórzy cofali. Jeden potem w drugiego wjeżdżał. Trzymaj się lewej strony. Więc bywa, widzowie, bywa. Zdarza się. No nie, znowu tam jest bug jakiś. Ja. Gdzież znowu mam wyłączać ten ruch uliczny? O, dobra, jadą, dajmy im szansę. Ja tam od razu się w tym momencie wpierdzielę na... Już nawet migacz włączam. Od razu, jak się tylko da, pociągłe i niepociągłe, jadę na lewego. Oni tak jadą, że ja tu nie będę ruski rok stał. No, widzę, że jednak gościu coś odwala, no czyli to tak nie będzie łatwe. Dobra, jadą. Dajmy im szansę, słuchajcie. Niech to będzie realizmu trochę. A że na klaksonie, no to jak najbardziej realne. A ta autobusiarz coś odwala. Co oni tam odwalają? No to ja teraz się nie dziwię, słuchajcie. Może dlatego ja mam takie straty, bo coś... Zachowanie pojazdów się zmieniło. No to skoro one tutaj jako boty jeżdżą w taki sposób kwadratowy, jak ja to mówię, no to wniosek, widzowie, z tego jest bardzo prosty, że moi kierowcy pewnie jeżdżą identycznie i potem to się tak kończy. No i jechać! Pierdziele was, gnojki jedne. Stój tym Land Roverem. Belgrad się zbliża. O, 12 to jest to, co najbardziej nie lubię. Spłata kredytów. Nic na razie nie spłacałem żadnych kredytów. Jako całych w sensie. No bo tak widzicie, no ta kasa już też tak nie płynie. Ale to też daje nam takie, wiecie, widzowie, troszkę jednak jakiś tam rodzaj. Oj. Rodzaj emotion jest. Inwestycjone wtedy jest. Bardziej, można powiedzieć, kręcące, tak? Uj, deszcz zaczyna padać. W sumie dawno deszczu nie mieliśmy. A ja nic ustawień, widzowie, nie zmieniałem. Dobrze, no pojedziemy za chwilę w deszczu. Jeszcze 3 godziny muszę jechać. Dobrze by było na stację, faktycznie. Wjechać w stację i... Dobrze, że mamy jasno, to możemy popatrzeć, jak ten Belgrad tutaj, znaczy to już nie jest chyba Belgrad, ale koło Belgradu. Spierdzielajcie mi z tą 80-ką, 3 pasy są, ja mam i tak ogranicznik, szybciej nie pojadę. Szczególnie, że te osobówki ewidentnie jadą 90, tak jak ja. No może nie wszystko. A tu nie mam czasu, widzowie, na
osiemdziesiątkę jakąś, a spieprzać mi z tym mandatem. Wydywas mam. Nie będę mówił jak. Znaczy nie was, widzowie, mandat mam w dy, w sensie tych policjantów, wiecie. Żeby nie było, was nie mam w dy. Gdzie was, drogi widzu, ciebie nigdy nie mam w dy. Ale policjantów, co dają mandaty, jak najbardziej, tak. Patrzcie, na z górki się rozpędziłem. I co, ja mam teraz hamować? No jechać mi tym dliżansem. O nie, się źle skończy. Jedź tym dliżansem bałkańskim. Co wy robicie? Chłopy. Dobra, i tak bramki mamy, to już nie ma co ich tam poganiać. Ło! Nie wierzę, że to będzie Helga? Nie, to jest Vaya. Vaya zrobiła, słuchajcie, 79 tysięcy dla mnie. O, jary, mandaci, trudno. Widzieliście, widzowie? Vaya dla mnie zarobiła 79 tysięcy. Piękna kobitka. Niesamowita, piękna kobitka. Piękna, bo zarobiła. Nie, że wizualnie. A was pogięło z tymi ograniczeniami przy tych bramkach przecież. Ogrzało was ostro. W nosie to mam. Nie no, nie mogę też tak szaleć, bo będę na minusie i tak trochę naprawy będzie mnie kosztowało. Dobra, 13 godzina do 15 maksymalnie, czyli tak około 14 by trzeba się zacząć... za godzinę byśmy musieli się zacząć rozglądać za stacją. Wiecie, te moje teraz odwalanie, no to wynika z tego, że mnie trochę... Z jednej strony mi się podoba ta jazda, bo trochę jest taka realistyczna, no ale z drugiej strony, patrząc, że mamy pilne zlecenie i ten czas gdzieś tak szybko leci, to czasem mi brakuje tego nadrobienia, nie? Dlatego też już kompletnie mi się nie chce zwalniać, jak jest dwupasmowa droga, a ja mam 8 dych lecieć, no już bez przesady. Tak szybciej jak 90. No jedź ty, diligence. Słuchajcie lewej strony. Jedź, bo cię z drogi staranuję. Chłopie, no przecież kurwa 80 jedziesz. Jedź. A czy bez tego k? Jedź. 79. No jedź. Migacze czasem pomagają na takich kretynów. Jedź. Rura. Masz lepsze auto, szybciej ode mnie możesz przyspieszyć. No i pięknie. Jakby mi nie było szkoda auta, to bym wam pokazał, jak fajnie z drogi można kemping zepchnąć. Wygląda to zawsze naprawdę kozacko. Zaczął gagatek ziewać. O 14 się... może już teraz właściwie zerkniemy. No to tak akurat chyba tam dojedziemy. Za bramkami jest stacja. Zależy, jak szybko pojedziemy. Ale to, no, to byśmy może tam się przekimali. No, tak nam jeszcze 400 km. Kurde, no to jedziemy, widzowie, do Grecji, będzie ciemno. Chyba, że dwa razy pod rząd się przekimam. Wiecie co? Sprawdzę. Bo to jest ważne, ile czasu nam zostało do końca. Nie pamiętam, na którą to mamy dostarczyć. Tu chyba było napisane, oczekiwane między środa czwarta, środa szósta. No dobra, szósta maksymalnie. Jeżeli tu mamy wtorek, powiedzmy 20, dodamy jeszcze do tego 6 godzin z trasy, no to będzie... co ja liczę. 6 godzin snu, no to będzie... druga w nocy, no i dodać 6 godzin, no to nie zdążymy, widzowie. Dwa razy się nie zdążymy przespać. Nie ma opcji, słuchajcie, żebyśmy się dwa razy przespali. To jest zła wiadomość, widzowie, nie da rady. Dwa razy nie damy rady się przespać.
Jakbym może oczywiście nie miał tego ogranicznika czasu i tam popierdzielał ostro, to pewnie byśmy dali radę. A tak nie damy, bo to jest pilne zlecenie, nie? Pilna dostawa. Więc możemy się tylko raz przespać. Jak się raz prześpimy, no to siłą rzeczy, no te... Ej, co, źle skręciłem? Czemu mi się 5 godzin zrobiło? Co się stało? Ej, no bo tak się zagapiłem, musiałem źle skręcić. Czemu mi się 5 godzin 50 minut zrobiło? A było 4 godziny. No ty kretynie, ty... W wariacie, ty drogowy, ty... W renówce, kurde. Chłopie, gagatku. Kubany jeden. Z ciebie bym się wyrżnął na łopatki. Czekajcie, to ja bym źle skręcił? Przecież dobrze jadę. To GPS może zgłupiał, słuchajcie. Bo było 4 godziny coś, a się zrobiło 4.40. No nic, nie mamy wyjścia, musimy... Musimy na stację podjechać, się zatankować. Mi się wydawało... A, spieprzajcie mi z tymi mandatami. Kto tu 30 normalny postawił? Nie dość, że za autostradę kasują jak za zboże, to jeszcze, kurde, mandatów im się zachciało. Dobra, ale teraz już nie ma żartów, teraz naprawdę musimy się zatrzymać. Gdzie jest ta stacja? Kurde, nie możemy już teraz, na chwilę nie możemy nawet zwolnić już. Musimy grzać ostro, bo... Bo będzie źle. Ja nie wiem, czemu oni się tak wleką 70-ką. Szukałem tego moda, słuchajcie, bo widz pisał. Szukałem tego moda na przyspieszenie właśnie pojazdów w ruchu ulicznym. Nie znalazłem. Oczywiście tylko na Steamie, ja żadnych innych tam modów nie ściągam. Jaka 40-ka? Jakie speed limit 40? Czy kogoś naprawdę tu pogrzało i to ostro? Błędy tu są, słuchajcie. Tu są błędy w tym promocie. Bo raz, że czas się zmienił, GPS zwariował. Tu 40 mi pokazywało. Miała być stacja benzynowa lada moment i jej nie widzę, słuchajcie. Ten gałgan mi już ziewa. Zaraz zaśnie. To tylko raz się możemy przespać, bo to i tak na styk. Może ja źle patrzyłem, słuchajcie, z tym czasem, bo jakby patrzyłem na dystans, że to jest... No, takie piękne widoki, a my musimy iść spać, kurde, widzowie, zobaczcie, jakieś szklarnie, góry, nie góry, wszystko. A my musimy iść spać i się obudzimy, kiedy będzie już ciemnawo. No nie wiem co... No patrzcie gościa, kurde. Przyspiesza to? No nie. Jedź mi tą BMW. Już. Nie ma. Lecisz. Lecisz, chłopie. Bo jest to 30 ograniczenia. Ja tylko 90 jadę. No ja wiem, że mnie zmęczenie dopada, ale co ja poradzę, jak mi stacja benzynowa zniknęła. Tu coś jest, ale tam chyba nie wjedziemy, widzowie. Kurde, to jest, zobaczcie, jakiś zawijas na stację benzynową. Tam byśmy musieli wjechać. Ale tam nie mam... Jak ja tam mam tak nadrabiać? Mam dystansu? No. Oj. To jest ta stacja. Do następnej na pewno nie dojedziemy. Musimy tam jakimś cudem zjechać, widzowie. Tylko jak ja tam mam zjechać? Tam się nie da zjechać przecież. Ta droga jest w ogóle pod spodem. Jakby pod nami. Ja. $11,000, bo dupek zlecenia nie mógł znaleźć. Nie, no to w życiu tu nie zjedziemy. Ale lipa, słuchajcie.
No jesteśmy w potrzasku. Kurde, no. Naprawdę mi, ja zaraz zasnę, widzowie, i zobaczycie, to już nie chodzi o mandat. To naprawdę nie chodzi, a jeszcze mi się paliwo kończy, nie? Jak na złość wszystko. To nie chodzi nawet, widzowie, już o mandat. To zobaczycie, czym się może skończyć taka jazda, jak ja zasnę, nie? Kurde, tak ładnie jechałem, no. Tak się starałem. A biednemu zawsze wiatr w oczy, słuchajcie. Jest takie powiedzenie, ono niestety często się sprawdza, że człowiek ma często pod górkę. A spierdzielajcie, bo teraz jestem zły. Jadę jak chcę. Jadę jak chcę. Wiem, piosenka była lecę, bo chcę. A ja tu mogę sobie śpiewać. Jadę jak chcę, jadę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Jadę, bo wciąż... Zabrakło mi słowa. Znaczy wiem, jakie jest w oryginale, ale ja to staram się zamienić. Może dojedziemy do tej stacji, aczkolwiek widzowie, już jesteśmy po czasie i to się może w każdej chwili skończyć tragicznie. To już jedziemy, tam nie mamy jak zjechać. Łe, teraz mi pokazało stację tam. No trudno, no jest potrzebna stacja, ale nawet łóżkiem bym się zadowolił, żeby się nie rozbić. Dobra, jest stacja, jest łóżko, dojechaliśmy, chyba damy radę. Jest, mamy stację, widzowie. Następna, kurczę, piczka niemyta. Mnie na koszty naraża. 10 tysięcy, czy wy to widzicie, widzowie? A to jest co, kontrola graniczna? Nie, bramka przecież. Na lewo mamy stację, wjeżdżamy, rura, widzowie, nie ma już zmiłuj. Nie ma już zmiłuj. Dobra, lecimy. Tylko jak tam mam wjechać? Co jest, kurde, z tym krajem? Tam nie ma wjazdu na stację. Bo mnie zaraz coś zaleje. Nie, czekajcie, musi być wjazd, widzowie. Tu gościu jedzie w dół. Prawo, ja jadę za nim. I musi być zjazd na stację, słuchajcie. Nie wierzę, że nie. Ja. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie wiem, o co tu chodzi. No nie. To jest granica. Już jesteśmy na granicy, widzowie. Weź ten kraj nam nie sprzyja, słuchajcie. To jest chyba Macedonia teraz. No to trudno, zobaczycie, co się stanie, jak się jedzie. Ja już jestem po czasie generalnie mocno i to już tutaj na pewno mandat mi od razu dadzą. Albo w ogóle mnie nie wpuszczą. Jeszcze nie sprawdzałem tego. Jak swoją drogą teraz mnie naszło, ja nigdy taki senny nie wjeżdżałem przez granicę. Dobra, puścili mnie. Niby wszystko jest okej. Dobra, nie zauważyli, widzowie, że mam czerwone oczy. Że zaspany. Ale to tak naprawdę żartujemy sobie, ale to się może tragicznie skończyć dla naszego pojazdu. Dobra, jest łóżko. To z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Wiecie co? To w takim razie robimy, widzowie, tak. Zjedź w prawo. Lecimy do łóżka najpierw, a paliwo się dotankuje na najbliższej stacji. Ale najważniejsze jest to łóżko w tej chwili, żebyśmy nie przydzwonili w coś, bo mówię wam, to jest fajnie jest to zrobione oczywiście. Także pierwsze to, co się przekimamy, a później już się będziemy martwić. No jeszcze na paliwie tutaj niby na tej rezerwie 600 km powinniśmy zrobić. Co nie wierzę. To coś nie tak. Jak mam być szczery. No nic. Idziemy kimać. No wiem, że przekroczenie. Kudźwa, jakbym nie wiedział. Już na... Czemu zawsze na parkingu mi dajecie mandaty, gnojki jedne? Już idę spać. Tu. Sobie akurat picie przyniosę w tym czasie.
Jasna dupa, no. I zobaczcie, pojedziemy w nocy. No nic, życie, dobra, ja... Zaraz sprawdzimy, ile kierowcy zarobili. Minutka, jestem, widzowie, z powrotem. No dobra, moi drodzy, lecimy, bo nie ma czasu. A w ogóle to, słuchajcie, ja teraz dopiero zwróciłem uwagę, że to zlecenie nie należy do jakoś specjalnie opłacalnych. 22, no nie, bo jeszcze mamy dużo czasu na... Czekajcie, gdzie ja to miałem jechać? No to jest gwiazda. A troszkę naokoło pojechaliśmy, trudno. Nie jest jakoś to zlecenie specjalnie opłacalne, natomiast jadą te chłopy jak szalone. Tu mnie puszczasz, gościu, nie? Tym dafem. No to następny, ten już mnie musi puścić. Dobra, jadę. No nic, pojedziemy trochę w nocy. Szkoda, moi drodzy, jakieś uszkodzenia minimalne. No niestety. Szkoda, słuchajcie, że... Teraz właśnie widzimy, co tu kierowcy zarabiają. Szkoda, że akurat w tych nowych klimatach i w Grecji, bo do Grecji dojedziemy w nocy. No ale to nic, widzowie, zrobimy najwyżej tak, że weźmiemy po prostu z tej Grecji zlecenie gdzieś. Nawet jeśli ono byłoby krótkie, najwyżej w następnym odcinku, no przecież kto powiedział, że musi być jeden kurs w jednym odcinku. Najwyżej weźmiemy dwa krótsze zlecenia. A żebyśmy mogli troszkę za dnia sobie też pojeździć. Aha, jeszcze paliwo potrzebujemy, to jeszcze nie jest tak hopsiu. Niby 200 km do celu, no to by może wychodziło z tą rezerwą, prawda, ale jeżeli tylko znajdzie stację, to oczywiście się zatankuje. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś to paliwo jest tańsze, no w Grecji chyba jest w ogóle wszystko tanie. Inflacja, chociaż inflacja to drogo właśnie. Oj! Jo, zapomniał, że bramki. Dobra, już jedziemy sobie, tak, nie będziemy. A, patrzcie, jednak dobrze pojechałem. Niestety trochę uszkodzeń nas ta trasa kosztowała, mimo że gdzieś tam starałem się realistycznie jechać i nawet mi to wychodziło jak na mnie, co pewnie sami przyznacie, ale dużo takich niefortunnych zdarzeń, które gdzieś tam mnie spotkały. Już nie mówię o kosztach w postaci mandatów i już nie liczę tych mandatów, wiecie, że gdzieś tam celowo prędkość, bo to było świadomo, tak? Świadome działanie, ale... O, to się wyczy. Lecimy w każdym razie, no. 80. Strażak sam na miejsce mknie. Pozdrawiam wszystkich strażaków. Ogromny szacunek za każdą pracę, którą wykonują. Oczywiście w Eurotrucku z tych straży możemy się nabijać, bo one tak śmiesznie się poruszają, ale oczywiście to jest tylko odnośnie tych botów, które są. Bo ta straż w Eurotrucku nic nie gasi. Jest straż, ale nie gasi. I syna nie ma w domu. A na miejscu ja jestem. Straż nie gasi. Już weźcie mi to no. Dzięki bardzo. Co to za zakrętasowa? Nie mówcie, że jeszcze przez góry pojedziemy i ja nie zatankuję w ogóle. Jery, ale fajnie. Nie no, podoba mi się to, widzowie. Fajna akcja. Patrzcie, jaka fajna droga. Mimo że dosyć skomplikowana. Szkoda, że nie jedziemy tu w dzień. To by był tak fajny widok, widzowie, w dzień. Kurczę. Dobra już. No ale do Grecji nie mogliśmy jeszcze wjechać, bo byśmy... Chyba, że ta granica, którą przekracza... Ja nie patrzyłem, słuchajcie, na GPS-a, to wam się przyznaję. Się zastanawiam, czy my do Grecji już wjechaliśmy. Chyba jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie wjechaliśmy do Grecji. Skoro są jakieś ruskie napisy, no to raczej nie jesteśmy w Grecji. A zobaczymy swoją drogą.
O, teraz chyba, nie, teraz jest ta autostrada jeszcze. W sensie bramka. Nie, no to chyba dobrze mi to paliwo pokazuje. Tutaj niby na 500 km jest jeszcze zasięg. Tylko mówię, to jest tak nieczytelne. Słuchajcie, dla mnie ten zasięg powinien być jednak większymi napisane. A jedź ty, chłopie. Tylko płać i płać. Płać i płać i płać. Dobra, na razie plus taki, że nam się nic na razie nie wysypało, więc chyba nie powinno. Na czas na pewno dojedziemy, no bo do szóstej mamy czas, a przyjedziemy o drugiej. Także spoczko. I tak jak mówię, zobaczę, co wymyślę w następnym odcinku. Najwyżej, o, awaria pojazdu. Najwyżej się po prostu jakąś trasę gdzieś tam z tej Grecji wybierze, żebyśmy mogli pozwiedzać co nieco. Ale zobaczcie, kasy wcale dużo nie mamy. Pieprzać mi z tą 80. Także nie wiem, jak to możliwe, że jadę 94, ale chyba z górki było. Jakby ktoś nie wierzył, to mogę pokazać. Naprawdę ten bloker prędkości mam włączony. Zresztą dobrze wiecie, widzowie, że jakbym nie miał włączonego blokera, to dziwnym trafem bym ze stówką czasem leciał, bym się zapomniał. Nie widziałbym tego nawet. Że wiecie, że już stuwa, bo ile razy tak było, że się rozpędzałem i nie czułem tej prędkości. Więc nie, serio, serio, akurat ja nie kłamię, jak mówię coś, wiecie, gdzie sobie robimy żarty, tam owszem, ale... No to nie jest odcinek Prima Aprilisowy, a zresztą wczoraj wrzucałem odcinek, był całkiem na serio i na poważnie. Już myślałem, że we mnie przydzwoni. Co za gagatek jeden. Czekajcie, czy ja mam światła włączone? Dobra, już tak zgłupiałem w pewnym momencie. Gdzie jest ta granica? A, tu jest granica z Grecją. Dobra. I dojeżdżamy do granicy z Grecją. No to już będziemy zaraz mieli... No Jezus... Aha, stacja. Ale tam mieliśmy... Teraz się dopiero zorientowałem, że stacja... A już mam gdzieś te wasze mandaty po prostu. O, za 5 zł paliwo, pięknie. Następny ktoś, a nie wiem co z Helgą, muszę Helgę przejrzeć, bo jak Helga mnie znowu na straty naraziła... Musimy Helgę przefiltrować odpowiednio. Bo będzie kara, odbierzemy jej samochód i... damy starego grata. Patrzcie, 1200 litrów, no to by się zgadzało. Jeszcze miałem około 100 litrów w baku. Ale żeby to miało robić zasięg 500 km, to tak mi się do końca nie chce wierzyć. Tak mało by palił? Nie, to jakaś ściema by była. Spadać mi z tą 30, kurde, co to? Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Co to, widzowie, droga dla rowerów, czy co? No, chłopie! Skręć w prawo. Widzicie, co te barany robią? Nie patrzą, tylko... Słuchajcie, to chyba jakaś droga dla rowerów, że tu 30 postawili. Bo źle jedziemy po drodze rowerowej, nie można jeździć samochodami, widzowie, nie wolno. Po drodze rowerowej się samochodem nie jeździ. Dobra, witamy Grecję, flagę już widzimy. No nie zwiedzimy, ale zresztą i tak 80 km tylko tej Grecji mamy. Mówię, szkoda, że w nocy ją przekraczamy, no ale... Jak widzicie, no przy takim zleceniu pilnym, no nie mam na to wpływu kompletnie. Bo nie mogłem się jeszcze raz przespać, bo byśmy po prostu już nie zdążyli z dostawą. To bez sensu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A, bo tu jest kilka granic naraz, dobra.
zjedź w prawo. Czyli granic, w sensie kilka kontroli. A musiałem się gościowi wtrynić, bo się wleczę. Trzymaj się lewej strony. No tego już nie musiałem robić, to po prostu mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. A, widzowie, no to tutaj chyba ta piosenka najbardziej pasuje, nie? Znowu w życiu mi nie wyszło. Jakbym powiedział, że po herbatkę sięgałem, to nikt by nie uwierzył, więc... Już nawet nie tłumaczę, już nie tłumaczę, widzowie. To oni mi sami wszyscy kurde minusy robią. Już mnie denerwują ci pracownicy, wiecie? Tak szczerze, widzowie... No to przestaje mieć sens, jakby fajnie jest mieć niskie zlecenie, jeśli ja na przykład, dla mnie, tak, ale jak widzicie te zmiana tych cen, mega niekorzystnie wpłynęła na... kierowców. Mieliśmy chyba 400 tysięcy, nie, 600 tysięcy, czyli tak naprawdę kończąc odcinek, ja nie mówię jeszcze o swoim zleceniu, nie, ale kończąc odcinek praktycznie mamy tyle samo kasy z pracowników, tak, i jak zaczynaliśmy, także to w tym momencie, żeby patrząc pod kątem rozbudowy firmy, to słabo, widzowie. Dobra, my jedziemy do Saloników. Moi drodzy, no niewiele tutaj pozwiedzamy tej Grecji po ciemku, tym bardziej, że mamy tam najciemniejszą część, można powiedzieć, nocy. Trudno, dlatego w następnym odcinku zobaczymy, co w Grecji na nas fajnego czeka, widzowie. Fajna trasa przejechana, mi się podoba ta trasa, bo coś nowego, nie? I też jestem ciekaw, ile będzie odkrytej mapy. Prawie większość przynajmniej tej trasy, którą przejechaliśmy, no to jechaliśmy na nowo, odkrywaliśmy. Tam niektóre fragmenty były, co gdzieś tam już byliśmy, ale to głównie we Węgrzech. No zobaczcie, 2,5 tysiąca Anna zarobiła. To są takie zarobki tych pracowników, co według mnie, no... Tak jak jeszcze powiedzmy 2,5 tysiąca jest akceptowalne, że pracownik zarobił. No tak te minusy, czy że nie mogli znaleźć zlecenia, to dla mnie to jest... I wiecie, w momencie, kiedy oczywiście te zlecenia oni mieli wyższe, no to, no nie wiem, jeden kierowca zarobił 100 tysięcy, drugi dał mi 20 tysięcy minusu, ale generalnie to się, powiedzmy, uzupełniało, tak? I to miało sens, jakby taka średnia wychodziła. Nic Iwona nie gada, to chyba tu jedziemy. Trzymaj się lewej strony. Dobra, 13 km do celu. No to tam i tak dużo po tej Grecji byśmy nie pojeździli, więc tu nie ma co żałować. Pewnie nam się... O, już flagę widzimy. A w następnym odcinku ładnie poodkrywamy co nieco tutaj tych terenów. No moim celem na najbliższe parę odcinków, no będą, widzowie, trasy ewidentnie właśnie z tych terenów, powiedzmy, West Balkans, no idąc w te tematy, bo zależy mi na odkryciu mapy. Jednak to też jest trzecim zjazdem. Jakiś tam challenge, który sobie zarzuciłem, a no sami widzicie, jak wybieramy te trasy i na przykład ciągle nam Litwę, Łotwę pokazuje. Była taka monotonia. Tak tutaj, nawet jeśli nam się ładunek do skrętu w lewo.
powieli, to nie będzie problemu. I od razu może agencję pracy sobie pojadę, odkryję. Skręć w lewo. Bo dlaczego by nie, moi drodzy? Ale to jutro. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. W sensie w jutrzejszym odcinku. No, nie wiem czemu to parkowanie mi tam zabrało. No tutaj zadowalająco, no nie ma co, to kara trochę będzie za uszkodzenia, no niestety, życie. 400 expa, więc chyba poziomu nie wbijemy, co? No nie wbijemy, zobaczcie. A 400 expa byśmy mieli więcej? Ja pierdzielę. Zobaczcie, widzowie, idealnie tyle expa, ile za uszkodzenia dostaliśmy, to tu byśmy wbili nowy lewer. No trudno, życie, nie? Życie, widzowie. Zobaczcie, i tak wyglądamy z kasą. Ja muszę tu się, słuchajcie, jeszcze na koniec odcinka... przyjrzeć naszym kierowcom. Jak widzicie, tutaj ich tak... muszę pilnować, bo to... miałem się przyjrzeć... Widzicie, znowu mi zrobiła. Ostatnio mi zrobiła spory minus, ale też zrobiła paczki pocztowe, ładne zlecenie. No to jednak Helgi, nie będę na Helgę narzekał. O, widzicie, tu na przykład trzeba zmienić na delikatny ładunek. Widzicie, dlatego trzeba tego, moi drodzy, trzeba tego pilnować. To jest bardzo ważna rzecz, to jest właściwie najważniejsza rzecz. Żeby tutaj zaglądać, no bo jak oni wam... awansują to, o widzicie, tak jak tutaj pani, już musimy ją awansować na to. To niech zostanie. Dobrze. No to mamy. To mamy tyle w takim razie w tym odcinku. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Ja tu tylko zobaczę jedną rzecz. Czy my ewentualnie stąd możemy jakieś zlecenie wziąć, żeby sobie w następnym odcinku zrobić trasę, proszę bardzo. No tutaj byśmy nie chcieli jechać, bo to jest jakby odpowiednik prawie tej trasy, którą jechaliśmy. Ale jak widzicie, jakieś tam trasy są. Czy to na Węgry, czy tutaj z koparką możemy gdzieś jechać chyba na tą wyspę, gdzie chyba tu byliśmy w tym Sasari. Ale jest jakiś tam wybór, nawet jakbyśmy wzięli jakąś bardzo krótką trasę. No do Wielkiej Brytanii może niekoniecznie, na Litwę też niekoniecznie, ale na przykład zobaczcie coś tam do Austrii, może gdzieś przez Chorwację jakaś trasa, o to za długie, 3,5 tysiąca. W ogóle teraz jestem ciekaw, widzowie, tak z ciekawości sobie zobaczmy, bo tu się czasem to buguje, długość trasy, bo jestem ciekaw, czy coś się zmieniło w długościach trasy, o 5300 niecałe, no już była taka... trasa, widziałem, rekordowa się mi pojawiła 5400. To chciałbym taką trasę też kiedyś się podjąć, ale to kiedyś, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, no i do następnego. Trzymaj się, cześć!